Musisz cofnąć. Brawo! Nie załamie się? Faja! Faja! Na szybko! Masz ognia? Co? Po ognia wpadłem! Pojebało cię, kurwa! Wiesz? Trzeba coraz większą uwagę zwracać na słowa. Człowiek myśli o jednym, mówi co innego i w efekcie może fatalnie się przejęzyczyć. Jak to? Normalnie. Wyobraź sobie. Byłem kilka dni temu na imprezie. Moją uwagę przykuła pewna atrakcyjna pani o bujnych kształtach. Podszedłem, gdyż chciałem zaprosić ją do tańca. Ale myślałem o czym innym i w efekcie fatalnie się przejęzyczyłem. Zamiast powiedzieć, czy mogę panią prosić do twista, powiedziałem, czy mogę panią prosić o biusta. No i śmiertelnie się obraziła. Ty masz rację, to przejęzyczenie może być bardzo niebezpieczne. Też ostatnio miałem taką sytuację. Siedziałem z żoną przy śniadaniu, no, bardzo przyjemnie, no, grzanki, kawa, jajko. W pewnym momencie poprosiłem żonę o sól. Ale, że byłem bardzo zamyślony, zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem... Ty, stara kurwo, zmarnowałeś mi 20 lat życia. My cat's in the lamp. Jestem dobry. Jestem dobry? 3, 2, 1. Karol Okrasa, jak zwykle w samym sercu wydarzeń. Moi drodzy, oto dziś... Proszę pana, my z telewizji jesteśmy, przepraszam. Czemu pan rzuca? Proszę pana, ale my z telewizji, k***a, te f***a, no. And his name is... Jurand ze Spychowa. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. In case you forgot or fell off, I'm still hot. Патрик, ты же уже хочешь шоколад, блин? За тобой, блин, не нужно за шоколад. Не нужно за шоколад. Я тоже хочу шоколад.
jak ja go kocham, mój misiu. Ciekawe, czy mnie dziś zaskoczy. Блядь, заебало, Рома!